Witam Państwa w najnowszym dodatku Food Forum Extra, który jest dostępny dla wszystkich prenumeratorów czasopisma. Znajdziecie Państwo informacje dotyczące funkcjonalnego podejścia do lipidogramu oraz do markerów stanu zapalnego w ujęciu praktycznym, czyli w ujęciu, który jest niezbędny w codziennej pracy dietetyka. Co znajdziecie wewnątrz? Przede wszystkim tytułem wstępu najważniejsze informacje dotyczące klasyfikacji lipoprotein, ich podstawowych funkcji. Znajdziecie Państwo informacje o klasyfikacji hiperlipoproteinami, również słów kilka o hipercholesterolemii rodzinnej, która również jest częsta wśród pacjentów. Co więcej, znajdziecie Państwo informacje dotyczące, jak przygotować się w sposób prawidłowy do badań. Myślę, że jest to bardzo ważny aspekt, który cały czas trzeba powtarzać pacjentom, bo ma to bardzo duże później przełożenie na jakość i czułość wyników badań, które wykonujemy, a co najważniejsze, interpretujemy podczas konsultacji w gabinecie. Znajdziecie Państwo informacje i odpowiedź właściwie na najczęstsze pytanie pacjentów, czy cholesterol jest dobry, zły, czy nam absolutnie niezbędny. Słów kilka również o cholesterolowych mitach. I na sam koniec już markery stanu zapalnego, czyli w jaki sposób całościowo oceniać ryzyko chorób sercowo-naczyniowych u naszego pacjenta, czyli na co zwracać uwagę, w jaki sposób oceniać poszczególne frakcje lipoprotein względem siebie, jaka jest norma funkcjonalna dla homocysteiny, co daje nam taki wskaźnik jak białko wysokoczułe CRP, jaka jest funkcjonalna norma dla kwasu moczowego w organizmie. Wszystkie te informacje znajdziecie Państwo w dodatku Food Forum Extra, do którego serdecznie Państwa zapraszam.